Aleksandra Mieczyńska, dzień dobry. Kolejne spotkanie w ramach suplementu do portretu kobiecego. Agata Wierny jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry. Trenerka, mediatorka. Dzisiaj więcej będzie o mediacjach, bo rozmawiałyśmy już o tym, w jaki sposób się słuchać, co nam w tym słuchaniu przeszkadza, co pomaga. I myślę, że te tematy też będą wracały, będą się przy mediacjach pojawiały. Mówiłaś o tym, że mediator, mediatorka to swego rodzaju tłumacz, tak? Ktoś to przekłada z języka konfliktu na język taki, który pozwala się usłyszeć. I tak sobie pomyślałam, że to jest jeszcze taka osoba, która ma taką funkcję stopera, że zatrzymuje na chwilę jedną i drugą osobę, dwie strony konfliktu. I to zatrzymanie to jest taki pierwszy moment, że te osoby w ogóle się pozwolą zatrzymać, sięgną po mediatora. To jest szansa, żeby w ogóle zacząć próbować się słuchać. Tak. Mediator, mediatorka to rzeczywiście jest tłumacz. Moja ulubiona definicja konfliktu to jest taka, że konflikt to jest za późno dana informacja zwrotna. Mhm. Jak ja to rozumiem? Rozumiem to w taki sposób, że wyobraźmy sobie, że pracujemy w zespole trzyosobowym i siedzimy w jednym pokoju. Ja mam taką potrzebę, że jest mi trochę duszno i otwieram okno, a mojej koleżance z jakiegoś powodu to przeszkadza, może i bardziej wieje, a może jest hałas ze strony tego okna, ale ona tego nie mówi z różnych powodów, żeby mi nie sprawić przykrości, myśli sobie, dobra, może to nie jest takie ważne, ale coraz bardziej jej to zaczyna przeszkadzać. Potem dochodzi do wniosku, że też nie chce mi tak konkretnie powiedzieć na przykład, słuchaj Agata, nie otwieraj tego okna, bo mi wieje, tylko rzuca, chłodno dzisiaj, tak? Mhm. Potem się pojawia jakaś kolejna sugestia, one wszystkie dotyczą tego okna, ja mogę tego ani nie wyłapać, mogę też nie wpaść na to, że chodzi o to okno, bo myślę o czymś zupełnie innym i zaczyna dziać się taka historia, że w różnych innych obszarach zaczną pojawiać się też jakieś niedomówienia. Różnych innych obszarach, czyli w tych obszarach, które nie dotyczą okna, dotyczą tej przestrzeni, tej pracy, którą razem wykonujecie. Tak, bo będąc poirytowana z powodu tego okna, skoro nie działały te drobne takie sugestie dotyczące zamykania tego okna, koleżanka może zacząć myśleć, że ja mam po prostu zupełnie w nosie jej potrzeby i to, że jej wieje, a ja mogłam zwyczajnie tych sugestii nie zrozumieć, albo nie usłyszeć, albo nie zrozumieć, albo nie wyłapać, bo byłam zajęta czymś innym. I koleżanka wtedy zaczyna podejrzewać, że ja mam ją w nosie i jej potrzebę tego, żeby nie wiało. Albo jestem złośliwa. Albo co gorsze, jestem złośliwa, bo tu zaczynają się pojawiać nasze dodatkowe wyobrażenia i zaczynamy projektować, czy w innych obszarach, na przykład poprosiłam Agatę o długopis, ona mi tego długopisu nie podała. Ja długopisu mogłam nie podać, bo mogłam tego nie usłyszeć, mogło się wydarzyć tysiąc innych rzeczy. Ale to się już dołożyło do tego okna, ale tak? To już się dołożyło do tego okna, czyli gdyby informacja zwrotna pojawiła się od razu, słuchaj Agata, otwierasz okno, wieje mi od tego okna. Ja bym powiedziała tak, ale ja mam taką potrzebę, żeby przewietrzyć pokój, bo jest mi duszno. Wymyślmy, jak to zrobić, żeby tobie nie wiało, a żeby można było przewietrzyć pokój. To może możemy to zrobić tak, żeby na przykład ja otworzę okno wtedy, kiedy koleżanka ma przerwę, idzie zjeść kanapkę, albo otworzymy okno razem, wyjdziemy zjeść kanapkę. Jest tysiąc sposobów, jak rozwiązać taką historię, bo to nie jest jakiś ogromny kłopot do rozwiązania. Natomiast najważniejsze, żeby ta informacja zwrotna pojawiła się jak najszybciej, czyli robię coś, jak ty się z tym masz. Mhm. I jeśli my tą informację zwrotną mamy od razu, to jest okej. Natomiast jeśli ta informacja zwrotna się nie pojawia i tak jak o tym mówiłyśmy, pojawią się kolejne jakieś drobiazgi, no to może dojść do konfliktu. Przy czym sam konflikt to nie jest nic złego. Konfliktów nie demonizujmy. Konflikty pojawiają się wśród ludzi, którzy są dla siebie ważni. Bo jeśli ja jestem z kimś w relacji i to jest ważna dla mnie osoba, to taki konflikt może się pojawić. Jeśli on się pojawi, to też nie jest koniec świata, ponieważ konflikt mówi o tym, że dwoje lub więcej osób ma różne potrzeby, które są dla nich ważne. I teraz w zależności od tego, jak będziemy ze sobą rozmawiać, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że takie potrzeby uda się zaspokoić w taki sposób, żeby każda ze stron tego konfliktu miała takie poczucie, że jej potrzeby są zaspokojone. Mhm. I to jest jedna z ról mediatora. To znaczy mediator jest osobą,
która stara się w trakcie konfliktu zwrócić uwagę ludziom na ich potrzeby. Czyli mediator to tłumacz, tak jak mówiliśmy, używając strategii komunikacyjnych, jakby, które znamy od dziecka, którymi się posługujemy, doszliśmy do konfliktu, więc nadzieja na to, że używając dokładnie tych samych strategii komunikacyjnych wyjdziemy z konfliktu, jest dość nikła, jest żadna. I to jest to, o czym mówił Einstein, że wykonując tę samą czynność cały czas i spodziewając się innego efektu, no tak robi tylko szaleniec. No i w takiej sytuacji, kiedy my używając określonych strategii komunikacyjnych doszliśmy do konfliktu, to, co możemy zrobić, zmienić strategię komunikacyjną, czyli zmienić język, którym będziemy wzajemnie się do siebie odnosili, po prostu zacząć używać innego języka. Trudno jest to zrobić samodzielnie, dlatego sięgamy po tłumacza i takim tłumaczem jest właśnie mediator lub mediatorka. Musi przyjść taka świadomość, czy powinna, czy dobrze jest, kiedy przychodzi taka świadomość, że mediator jest nam potrzebny. I może się okazać to, o czym mówisz, że chcemy zaspokoić swoje potrzeby. Jak zmienimy strategię, to w ogóle zniknie pole konfliktu. I może się okazać, że jesteśmy bliżej siebie, niż nam się wydawało. Ale bardzo ważne jest też to, o czym mówiłaś w przykładzie z oknem, tak? Żebyśmy nie przytrzymywali tych informacji i uczyli się te informacje zwrotne, które w nas się pojawiają, tak je komunikować, żeby to robić w sposób mówiący o faktach, tak? A nie taki, że sobie wyobrażam, że na przykład, nie wiem, otwierasz okno, tak? Bo jest ci duszno, gorąco, chcesz przewietrzyć. I koleżanka, ja mogę być tą koleżanką, może powiedzieć, zamknij to okno w takim tonem, przecież wiesz, że łatwo się przeziębiam na przykład, tak? A może to też powiedzieć, słuchaj, wiem, że jest ci duszno, chcesz, żeby można było przewietrzyć pokój, ale chciałabym też zadbać o swoje zdrowie, tak? I to też ton, w jakim mówimy, sposób, w jaki podajemy te informacje, on jest też ważny. Myślę, że ton jest ważny, ale chyba najważniejsze jest to, co powiedziałaś, żeby mówić o faktach. Bo my bardzo często mówimy, podajemy opinie, będąc w 100% przekonani, że są to fakty. Czyli jak powiedziałaś, że koleżanka mówi, wiem, że jest ci duszno, no ona tylko wtedy wie, jeśli ja to wcześniej powiedziałam. Tak, a w innym przypadku zgaduję. Tak, a w innym przypadku zgadujesz, ale my takich opinii mamy cały czas w swojej głowie mnóstwo. Bo jeśli ja leżę w swoim domu wieczorem i słyszę, że u sąsiada u góry rozkręca się impreza i gra muzyka, i teraz ja wejdę do góry i zapukam, puk, puk, puk i powiem, sąsiedzi, u ciebie głośno gra muzyka, no to on mi powie, Agata, nie gra głośno, bo mam kolumny 150 mocy, a gra na 15. To ja ci dopiero pokażę, jak to jest głośno, nie? I zrobi 75. Więc sformułowanie komunikatu, który odnosi się do faktów, wcale nie jest proste, bo ja znowu wracam na to piętro do sąsiada i tym razem mówię, u ciebie rozkręca się impreza. On mówi, jaka impreza? No, zaprosiłem 5 osób, impreza będzie, jak zaproszę 50. No więc szukam dalej. Co jest faktem? Fakt jest taki. Leżę w swoim pokoju na łóżku i słyszę z góry muzykę. I to jest fakt, więc jeśli ja wejdę do tego sąsiada i zapukam i powiem, drogi sąsiedzie, leżę u siebie na łóżku i słyszę od ciebie muzykę, jestem zdenerwowana, przeszkadza mi to, nie mogę zasnąć, potrzebuję być wyspana, bo jutro coś tam, mam na przykład ważną prezentację, to jest zupełnie inny komunikat niż zapukam do tego sąsiada i powiem, znowu robisz raban, u ciebie jest za głośna muzyka, rozkręcasz imprezę. Cały czas jestem wtedy w sferze osądów, opinii, znowu robisz raban, jak to znowu, przecież ostatni robiłem tydzień temu, to wcale nie jest takie znowu, nie robię go codziennie, głośna muzyka, wcale nie jest głośna, rozkręcasz imprezę, to nie jest impreza.
cały czas bym była wtedy w tych osądach. I w takiej przepychance chyba też słownej. I w takiej przepychance słownej. Mhm. Natomiast jeśli ja mówię o faktach, to jest większa szansa na porozumienie. Takim idealnym sposobem, żeby zobaczyć, co jest faktem, a co nie jest, zapytajcie pięciu, czy zapytajmy pięciu znanych sobie osób, czy trzy szklanki, jeden talerzek na stole w pokoju to jest bałagan, czy nie. Tak sobie wyobrażam, że odpowiedzi może być bardzo dużo i różnych. Tak, a spytajcie nastolatka, czy trzy szklanki w pokoju i jeden talerzyk to jest bałagan. A to znam odpowiedź, to nie jest bałagan. To nie jest bałagan. Natomiast dla wielu osób dorosłych to może być straszny bałagan. I ja wiem, że bałagan w pokoju mojego syna to jest zupełnie co innego w mojej głowie i w jego głowie. Jeszcze zupełnie co innego będzie znaczyło w głowie mojej koleżanki, przyjaciółki. Znaczy, to w ogóle bałaganem może być tylko dla ciebie na przykład. Mogę sobie tak wyobrazić, że dla syna to po prostu będzie sposób ułożenia rzeczy i w jakiś sposób harmonia, i dla niego to będzie piękne. Tak, czyli najważniejsze, jak zaczynamy ze sobą rozmawiać, żeby ustalić, czy my na pewno rozmawiamy o tym samym. Czyli posługujmy się faktami, bo jeśli ja powiem, że my teraz rozmawiamy w dużym pokoju, no to może jedna osoba się zgodzi, dla drugiej osoby to nie będzie duży pokój. Więc jeśli uda nam się ustalić, co jest faktem, czy my na pewno rozmawiamy o fakcie, to jest większa szansa, że potem będzie nam łatwiej dochodzić do porozumienia, do szukania jakichś wspólnych płaszczyzn. Bardzo sobie łatwo można to wyobrazić, jesteśmy w telewizji, tym łatwiej jest mi to powiedzieć, że tak mówi Porozumienie bez przemocy, że trzeba skupić się na tym w tym momencie, kiedy ustalamy fakty, na tym, co zobaczyła kamera, także co zarejestrowała jako dźwięk, tak? Co zobaczyła kamera. Jeżeli spróbujemy na sytuację spojrzeć okiem kamery, to powinny nam te osądy nasze odpaść. No to wyobraźmy sobie, że po długim dniu pracy, zmęczona, wchodzę do domu. A w pokoju, na dywanie całym, jest tona klocków, samochodzików, no i mój syn między nimi. Pierwsze, co pojawia mi się w głowie, jaki tu jest bałagan. Jestem zmęczona, przyszłam z pracy, a tu jest taki straszliwy bałagan. No i teraz, jeśli ja to powiem, to może się pojawić mnóstwo niezgody w moim synu, bo po pierwsze ja mówię, tu jest tona klocków, a tam jest tylko jedno pudełko, po drugie mówię, straszliwy bałagan, a mój syn patrzy na mnie i mówi, mamo, ja od 3 godzin buduję dla ciebie przepiękne miasto. No i teraz jak się kończy? No ja zostaję w poczuciu winy, on jest w poczuciu rozżalenia, ponieważ moja opinia, mój osąd, który tak naprawdę pojawił się w mojej głowie bez sprawdzenia, doprowadził nas do tego miejsca. Więc zanim ocenimy to, co widzimy, zanim już jakby pójdziemy dalej, to warto zawsze zapytać, czy ta druga strona na pewno widzi to samo, czy na pewno ma tak samo. Takie typowe sprawdzenie. Słuchaj, Max, wchodzę do pokoju, widzę tu sporo klocków, no bo nie jestem w stanie ich policzyć, ile ich jest. No, sporo jest dyskusyjne, no ale powiedzmy, że mogę tak powiedzieć, że widzę tu sporo klocków i kilka samochodów. No i wtedy mój syn może odpowiedzieć, tak mamo, buduję dla ciebie miasto. Zupełnie inny początek naszej komunikacji niż ten pierwszy. Widzę tu straszliwy bałagan. Ale tak sobie wyobrażam, też nieraz wracałam z pracy zmęczona i przypomniał mi się taki moment, to oczywiście było przed laty, a kiedy weszłam do mieszkania i całe mieszkanie, albo prawie całe, ale ja je tak pamiętam, że całe, przed pokojem, przede wszystkim być może z przedpokojem, było zamienione w teatralną scenę. Intencja była cudowna, bo moje córki chciały zrobić mi przyjemność i zrobić taką teatralną scenę. Zawiesiły koce, zrobiły jakieś dekoracje, natomiast to, co ja zauważyłam, to, że nie bardzo mogę w ogóle wejść do domu i że jest bałagan. Jedyne, co byłam w stanie zrobić, to po prostu odwrócić się, poszłam do sąsiadki i to ona tam poszła. No byłam bardzo zmęczona i to też jest takie, nie wiem, być może apel do rodziców, że zanim powiemy cokolwiek, to jeden oddech może uratować życie i nam, i dzieciom, i uratować komunikację.
Uratować komunikację, ale przede wszystkim uratować relacje. Dokładnie. Bo szwankująca komunikacja sprawia, że nasze relacje zaczynają kuleć. I to jest dbanie o nasze relacje, czyli ten jeden moment oddechu, zastanowienie się, czy to, co widzimy, to są fakty, to jest to, co zobaczyłaby kamera. Ten właśnie jeden moment oddechu też i mówienie przede wszystkim o sobie i o swoich potrzebach. A nie przerzucanie odpowiedzialności za nasze emocje na drugą osobę. Myślę, że to jest najważniejsze, czyli widzę tutaj dużo samochodów, mam potrzebę ładu, mam potrzebę odpoczynku i ogromną prośbę, żebyś w miarę możliwości zrobił akurat w tym miejscu porządek, w sensie albo poukładał, albo zrobił przestrzeń, w której ja będę mogła w spokoju odpocząć, nie? Bo ten porządek, to już tak pomyślałam, kojarzy się jednak z bałaganem, ale żebyś w tym miejscu stworzył przestrzeń, w której będę mogła spokojnie odpocząć. Tak, czyli możemy też ustalić z dzieckiem na przykład, tak? Tutaj jeszcze jesteśmy daleko od mediacji, ale myślę, że komunikacja z dziećmi to jest też uczenie ich takiej komunikacji, która pozwoli sięgnąć po mediację wtedy, kiedy to będzie konieczne, ale przede wszystkim nauczy komunikacji takiej, która będzie skuteczna przez całe ich życie. I możemy się z dzieckiem umówić, że twój pokój to jest taka przestrzeń, gdzie mogą powstawać konstrukcje z klocków, konstrukcje z, nie wiem, w których częścią, elementem całości będzie stół, będą koce, będą krzesła, tak? Ale ta przestrzeń wspólna, nie wiem, pokój, sypialnia rodziców, pokój, w którym jakiś salon, tak, czy przedpokój, to raczej już po uzgodnieniu ewentualnie. Tak? Ja myślę, że to już jest pomysł na jakieś rozwiązanie. Natomiast najważniejsza rzecz, której myślę, zaczynajmy, którą warto zacząć od dziecka, to jest odpowiedzialność za słowa. Słowa, których używamy i słowa, które wybieramy na co dzień, one naprawdę zmieniają rzeczywistość, zmieniają świat. Ja mogę wybierać słowa, które będą kogoś wzmacniać, które będą mu dodawać sił, dodawać skrzydeł, a mogę wybierać takie słowa, które będą komuś robić źle. I ta odpowiedzialność za słowa jest bardzo ważna, bo jeśli ja powiem o jakiejś osobie, która na co dzień ma wiele trudności, świetnie sobie radzi, jest osobą samodzielnie wychowującą swoje dzieci lub dziecko, to jest zupełnie coś innego, niż ja powiem o tej osobie, że jest to osoba samotnie wychowująca dziecko, bo jakby skojarzenia, które wiążą się ze słowem samodzielny i samotny, są zupełnie różne. Więc ja myślę, że my na co dzień mamy mnóstwo takich momentów w ciągu dnia, kiedy my możemy wybierać słowa, których używamy i czy to będą słowa, które będą nas przybliżały do siebie, czy to będą właśnie takie słowa, które są osądami, które są jakimiś pomysłami na to, że ktoś coś powinien, takie słowa jak właśnie powinno się, należy, to nie są słowa, które by nas łączyły. Warto sięgać po słowa, które przybliżają do nas, do drugiego człowieka, jak ty się masz, jak ty to widzisz, a co o tym myślisz, bo wtedy, jeśli my znamy to, co myśli druga osoba, ona się czuje też wysłuchana, to nawet w bardzo trudnych sytuacjach łatwiej nam ze sobą rozmawiać i szukać jakichś rozwiązań, tak jak na przykład mówiłaś o tym rozwiązaniu, że można zbudować coś w tym pokoju albo w innym, ale zacznijmy od takiego poszukania, co dla tej osoby też jest ważne, no oczywiście absolutnie nie zapominając o tym, co dla mnie jest ważne, bo to też jest mega istotne. I o tych ważnych sprawach będziemy mówić też w kolejnych odcinkach naszego programu. Za dziś pięknie dziękuję. Agata Wierna była Państwa i moim gościem.